17 września wspominamy świętego Roberta Bellarmini, biskupa i doktora Kościoła. Robert Franciszek Romulus Bellarmini urodził się 4 października 1542 roku w możnej rodzinie w Monte Pulciano w Toskanii. Jego matka była siostrą papieża Marcelego II. Kiedy Robert miał 15 lat, w jego mieście jezuici otworzyli szkołę. Robert był jednym z pierwszych jej alumnów. Po jej ukończeniu, mimo początkowego sprzeciwu ojca, w 1560 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Po chlubnym ukończeniu studiów filozoficznych w Kolegium Rzymskim studiował dalej we Florencji i w Mondowi. Następnie przełożeni wysłali go na studia teologiczne do Padwy, a potem do Lowanium w Belgii. Po ich ukończeniu otrzymał święcenia kapłańskie w roku 1570, gdy miał 28 lat. Na Uniwersytecie w Lowanium dotychczasowy uczeń został nauczycielem. Pełnił również przy tamtejszym kolegium funkcję prefekta studiów i dyrektora duchowego. Toczono tam wówczas zażarte dyskusje na temat prawd wiary, atakowanych przez protestantów. Bellarmini brał w nich żywy udział. W tych okolicznościach powstał osobliwy styl jego przemówień i pism o zabarwieniu wybitnie apologetycznym. Tam też powstały pierwsze drukowane pisma Roberta, wykaz heretyków, konkluzje o sakramentach i o pisarzach kościelnych. Sława Roberta Bellarmina była tak wielka, że na żądanie papieża Grzegorza XIII, przełożeni po 7 latach, przenieśli go do Rzymu. W Kolegium Rzymskim objął wykłady na te same tematy. Ich owocem było czołowe dzieło Roberta, które zyskało mu największą sławę – kontrowersje. Ukazały się one drukiem w latach 1586-1593 w trzech tomach. Autor cytuje w nich ponad 259 autorów katolickich i 59 niekatolickich. Była to pierwsza suma nauki katolickiej, sformułowana według nowych potrzeb. W ciągu 30 lat ukazało się w różnych językach 20 jej wydań. Dla wykończenia tak potężnego dzieła przełożeni zwolnili Roberta z obowiązku wykładania, pozostawiając mu jedynie opiekę duchową nad studentami jezuickimi w Kolegium Rzymskim. W roku 1592 Bellarmini został mianowany rektorem tego kolegium. Skromny, ascetyczny, budził podziw swoją wiedzą. Jego prace polemizujące z protestantami spowodowały powstanie katedr antybellarminiowskich. W roku 1594 został wybrany na przełożonego prowincji neapolitańskiej. Rządził nią jednak tylko 3 lata, bowiem papież Klemens VIII wezwał go do Rzymu na swojego doradcę i na egzaminatora biskupów. Papież zlecił mu tak wiele zajęć, że kurialiści byli zdziwieni, jak może im podołać. Był tytanem pracy. Zasłużył sobie na żartobliwy przydomek tragarza kurii rzymskiej. W tym samym czasie, w roku 1597, wydał katechizm, który niebawem ukazał się w 56 językach i doczekał się ponad 400 wydań drukiem. W nagrodę za tak wielkie zasługi dla Kościoła papież Klemens VIII w roku 1599 mianował Roberta kardynałem. Święty zrobił wówczas następujące postanowienia. Nie gromadzić majątku, nie wspierać krewnych, ale ubogich, być zawsze zakonnikiem. Pozostał tym założeniom wiernym do śmierci, dlatego też nie przyjął wysokiej pensji ofiarowanej mu przez króla Hiszpanii, Filipa III. Bellarmini umiał przeciwstawić się nawet papieżowi, gdy widział, że tego wymaga chwała Boża. Napisał rozprawę o głównym obowiązku papieża, w którym wylicza 7 źródeł nadużyć. Ta prostolinijność nie wszystkim się podobała. Dlatego zaproponowano Bellarminowi biskupstwo w Kapui, co było dla niego rodzajem zesłania. Robert chętnie przyjął propozycję i w roku 1602 objął diecezję po przyjęciu sakry biskupiej. Jako biskup Kapui, Bellarmini okazał nie tylko gorliwość duszpasterza, ale także niezwykły talent administratora. Za program obrał sobie pracę nad klerem, opiekę nad ubogimi i troskę o liturgię. W ciągu 3 lat odbył 3 razy wizytację całej diecezji
i zwołał trzy synody. Głosił kazania we wszystkie niedziele i święta. Swojemu duchowieństwu starał się być wzorem także jako sługa Boży. Ulubioną jego lekturą były żywoty świętych biskupów, z których pragnął czerpać wzory. W tym też czasie wydał drukiem wyjaśnienie symbolu dla proboszczów, by dać im materiał do kazań. Po śmierci papieża Klemensa VIII Robert w czasie konklawe otrzymał pewną liczbę głosów. Pisał, że omalże nie został wybrany papieżem. Nowy papież, Paweł VI, natychmiast odwołał Bellarmina z Capui do Rzymu, gdzie uczynił go członkiem wielu kongregacji rzymskich. Powierzył mu też ponownie egzaminowanie biskupów. W tym czasie Bellarmini napisał trzy rozprawy i wydał je drukiem. W obronie papieża przeciwko Pawłowi Serpi protest do króla Anglii, w którym Robert zakazywał misjonarzom katolickim składać przysięgę na wierność królowi. Wreszcie o władzy papieskiej przeciwko Wilhelmowi Bardajowi, który z punktu widzenia galikańskiego tę władzę znacznie ograniczał. Bellarmin jako inkwizytor, czyli członek kongregacji świętego oficjum, nadzorował proces i egzekucję Giordana Bruno. Sformułował znanych 8 zarzutów oskarżenia oraz uczestniczył w pierwszym potępieniu Galileusza, za co później czyniono mu wiele zarzutów. Kardynał Bellarmini uważał w sumieniu za swój obowiązek potępić wraz z całym zespołem 11 kardynałów polemiczne wnioski, jakie Galileusz wyciągnął z dzieła Mikołaja Kopernika w celu walki z Kościołem. W latach 1615-1621 Bellarmini przewodniczył komisji ustanowionej przez papieża dla zrewidowania tekstu greckiego Nowego Testamentu. Wydał również drukiem komentarz do psalmów, a pod koniec swojego życia wydał jeszcze o wzdychaniu gołębicy w roku 1615 oraz o sztuce dobrego umierania w roku 1620. Nadto pozostawił po sobie ogromną korespondencję. W roku 1621, jako 79-letni starzec, po raz drugi wziął udział w konklawie, na którym wybrano papieżem Grzegorza XV. Czując, że opada już z sił, prosił nowego papieża, aby mu pozwolił opuścić swój dwór i wrócić do klasztoru. Zamieszkał w domu nowicjatu przy kościele świętego Andrzeja Apostoła. Niebawem śmiertelnie zachorował. Umierającego odwiedził osobiście sam papież. Kardynał Robert Bellarmini zmarł 17 września 1621 roku. Jego proces beatyfikacyjny trwał długo. Dopiero papież Pius XI dokonał jego beatyfikacji w roku 1923. Tenże papież 3 lata później wyniósł Roberta do chwały świętych, a w roku 1931 ogłosił go także doktorem Kościoła. Relikwie świętego Roberta znajdują się w kościele świętego Ignacego w Rzymie. Peleryna kardynalska świętego Roberta przechowywana jest w Muzeum Towarzystwa Jezusowego prowincji Polski Południowej w starej wsi koło Brzozowa. Bellarmini jest patronem kanonistów. Módlmy się. Boże, Ty obdarzyłeś świętego Roberta, biskupa, wielką wiedzą i męstwem dla obrony wiary Twojego Kościoła. Spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój lud zachował tę wiarę nienaruszoną. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.